Witajcie kochani w nowym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać produkty, których nie polecam, które się mnie nie sprawdziły. Chciałabym Wam o nich powiedzieć, żebyście Wy niepotrzebnie nie wydawali na nich pieniędzy. Jeden tak naprawdę produkt jest z tych droższych, tych wysokopółkowych, reszta jest z drogerii, ale to nawet nie warto wydać kilku złotych na produkt, który Wam się ma nie sprawdzić. Mój humor może w trakcie filmu się trochę obniżyć, trochę spaść, ponieważ nie lubię za bardzo opowiadać o kosmetykach, które się u mnie nie sprawdziły, wolę opowiadać o tych, które lubię, które pokochałam, więc troszeczkę mój entuzjazm, mój humor właśnie może się pogorszyć, ale postaram się utrzymać na równym poziomie. Pierwszy produkt, o którym chciałabym Wam powiedzieć, jest to produkt, który niestety zawiódł mnie najbardziej i jest to właśnie ten najdroższy produkt. Jest to maskara Daily z Benefitu, która niestety u mnie wcale się nie sprawdziła. Jest to jeden właściwie z gorszych produktów, gorszych tuszy, które używałam. Maskara ma silikonową szczoteczkę. Ja bardzo lubię silikonowe szczoteczki najczęściej, ale ta ma taki... Przez większość szczoteczki jest normalna, tylko końcówka jest inna, ponieważ końcówka ma takie kolce w różne strony, takie słoneczko właśnie z tymi igiełkami tak na końcu. I one mają nam pomóc w dotarciu do tych rzęs, które są w tej wewnętrznej części, do której ciężko czasami pokryć ładnie rzęsy, oraz do tej zewnętrznej części. Łatwo się dostać, bardzo łatwo, tylko że tutaj właśnie na tej końcówce się bardzo tuszu zostaje, dużo właśnie dociera tam. I wtedy mamy tutaj posklejane rzęsy, mamy za bardzo oblepione tuszem, więc to nie wygląda zbyt dobrze. Generalnie maskara wygląda dobrze na rzęsach tylko wtedy, kiedy użyjemy zalotki, ponieważ wtedy ładnie są rzęsy podkręcone i mniej więcej w jedną stronę, w jednym kierunku równolegle idą, tak? Nie są w jakieś różne strony powykrzywiane, ponieważ ona niezbyt dobrze wyczesuje te rzęsy, nie wiem, znaczy wyczesuje może i dobrze, ale te rzęsy są skierowane tak, jak były na początku. Jeśli się śpieszymy, mamy mało czasu, to lepiej jej nie aplikować, ponieważ wtedy tylko posklejamy sobie rzęsy i nie będzie to wyglądało dobrze. Trzeba mieć trochę czasu, żeby zaaplikować ten produkt równomiernie i ładnie. I tak, kolor jest czarny, niby ładnie wygląda na rzęsach, jeśli dobrze zaaplikujemy, to jest spoko. Tylko problem jest w tym, że ta maskara się strasznie kruszy, ale bardzo okrutnie i naprawdę mnóstwo tutaj mamy kropeczek czarnych pod okiem. Ta maskara jest świeża, nie otwierałam jej, nie wiem, ona jest chyba po otwarciu teraz 3-4 miesiące, nie wiem dokładnie, ale była chyba dobra przez 2 tygodnie, potem już się zaczęła kruszyć, więc ja nie polecam bardzo, nie polecam wcale, o tak, bo źle to sformułowałam zdanie. Kupcie sobie tą nową fioletową maskarę z L'Oreal, tą Socketeer, ponieważ ona jest zdecydowanie lepsza, a to jest dno i za takie pieniądze to jest po prostu szok, ile ona kosztuje i jak bardzo jest popularna, bo u mnie kompletna klapa. Drugi produkt jest to podkład z L'Oreal, jest to podkład Infallible, czyli ten najnowszy, znaczy najnowszy nie, bo teraz patrzyłam, że wszedł Revitalift, ale jeden z najnowszych podkładów L'Oreal, na którego temat nagrałam cały filmik, jest tutaj właśnie pierwsze wrażenie, tutaj Wam podlinkuję ten filmik, żebyście mogli zobaczyć. W ogóle to jest mój najpopularniejszy filmik na kanale, a jestem najmniej z niego zadowolona. Bardzo mi się nie podoba ten filmik, ale no tak wyszło. Jest najbardziej popularny. Ten podkład kompletnie się mnie nie sprawdzi. Po prostu klapa, raz miałam go tylko na twarzy, już więcej nie próbowałam. Stwierdziłam, że wystarczy mi być pomarańczowa przez jeden dzień. Bardzo mocno ciemniał, naprawdę okrutnie. Po kilku godzinach już była... ta twarz taka, no nieładnie wygląda na skórze. On teoretycznie powinien dobrze się trzymać, ładnie wyglądać, dobrze kryć, ładnie wyglądać na skórze mieszanej, tłustej, przy czym na mojej mieszanej skórze po kilku godzinach już wyglądał tak, jakbym miała ten podkład przez dobę na sobie i już chciał zejść po prostu z mojej twarzy sam. Więc to Wam bardzo nie polecam. No, cena jest dosyć duża jak na L'Oreal. Ja w ogóle bardzo lubię kosmetyki L'Oreal. To jest jedyny produkt, który mi zawiódł do tej pory. No i no nie, kompletnie na klapa. Dobra, kolejny produkt jest to gąbka z Real Techniques. Jest to tam Miracle, coś tam Sponge. Nie pamiętam dokładnie nazwy. Jest to generalnie odpowiednik dla Beauty Blendera. Moja jest brudna, więc tylko pokażę Wam ją z tej strony, ponieważ z drugiej wygląda tragicznie. Już nie kłopotałam się, żeby ją umyć przed nagraniem tego filmiku, bo już jakbym ją umyła, to już nie wiem, co by z niej zostało. Ale generalnie ta gąbka może efekt ma podobny do Beauty Blendera, ale jeśli chodzi o jakość, to naprawdę stała bardzo, bardzo daleko. Ona po 5 rzeczach tak naprawdę się nie nadaje do niczego, ponieważ już się zaczyna psuć.
I potem już zostawia kawałeczki, takie malutkie kawałeczki pomarańczowej gąbki na naszej twarzy, więc to nie wygląda zbyt dobrze. Ciężko potem tę gąbkę z siebie zdjąć. Nie wiem, kto lubi tą gąbkę, nie wiem, ja nie obchodziłam się jakoś drastycznie z nią, nie wbijałam pazurów, nie drapałam tej części właśnie, żeby ta gąbka się zaczęła kruszyć i pękać, więc po prostu szkoda kasa, 30 zł, a Beauty Blender, jeśli kupicie ten w dwupaku, no to wtedy chyba wychodzi 60 zł, więc zdecydowanie lepiej Beauty Blendera kupić niż to. Mówię wam, nie warto pieniędzy wydawać. Kolejny produkt jest to drugi podkład, jaki mam. Jest to Max Factor Skin Luminizer Foundation, odcień 45 Warm Almond. I właśnie nie powiedziałam wam z tego podkładu, z L'Oreal miałam odcień 125, bo nie wiem jak z innymi kolorami, ponieważ inne kolory mogą ciemnieć, mogą nie ciemnieć, więc wam nie mówię. Mówię wam o konkretnym kolorze. Tutaj mam podkład rozświetlający z Max Factora właśnie. I ten produkt też jest filmik z pierwszym wrażeniem, też wam tutaj podlinkuję, mam nadzieję, że nie zapomnę tego zrobić. Generalnie ten podkład byłby w porządku, gdyby wyglądał tak jak po aplikacji, ponieważ wyglądał naprawdę ładnie, z tego co pamiętam, chociaż już to dosyć dawno temu było. Ale generalnie tak, podkład ciemnieje i to bardzo, bardzo szybko. Ja po nagraniu właśnie pierwszego wrażenia usiadłam i chyba nagrałam i haul, i ulubieńców. Wiem, że dwa filmy jakieś nagrywałam. I nie widziałam tego, no kamera daleko, nie widziałam jak to wygląda w kamerze. I ten podkład wygląda tragicznie w kamerze. Niesamowicie się świeci, w ogóle szybko się świeci, tak w rzeczywistości. W kamerze wygląda to jeszcze gorzej. Bardzo szybko ciemnieje na pomarańczowy odcień, może nie aż tak jak ten właśnie z L'Oreal, ten Infallible, ale też jest bardzo pomarańczowy, nie wygląda ładnie, nie wygląda świeżo. No u mnie porażka i podkład powędruje gdzieś indziej w jakieś lepsze ręce, może na skórze suchej się lepiej sprawdzi, nie wiem. Może u kogoś się lepiej sprawdzi, jest higienicznie, jest pompka, ale co z tego, jak produkt w środku jest niestety za słaby na moje oczekiwania. Jeśli już jesteśmy przy kategorii twarz, to pokażę wam jeszcze korektor HD Photogenic Concealer z NYXA, o którym też jest bardzo głośno i na YouTubie, i w blogowym świecie. Jest to odcień 02, ponieważ pamiętam, że jedynka była wtedy wykupiona, a nie było dużej różnicy między jednego a dwójką. No i używałam go kilka razy i porównując do Prolongera z MAC-a, to ten korektor się niestety nie nadaje, ponieważ bardzo szybko chodzi w załamanie, nie wygląda ładnie na skórze, nie wtapia się jakoś tak bardzo dobrze. No, nie przypadł mi do gustu, ale używałam go trochę, żeby mieć tam jakąś tam opinię i zostawiłam i leżał sobie w szufladzie. Wróciłam do niego, ja nie wiem, jakoś dwa miesiące temu czy miesiąc temu i ten korektor już to nie jest to samo. Teraz on strasznie ciemnieje na taki brzoskwiniowy odcień i to momentalnie, bo po 10 sekundach już widać, że jest brzoskwiniowy, więc nie wiem, co się stało. Po nałożeniu właśnie pod oczami właśnie ciemnieje, brzydko wygląda, dalej wchodzi w smarszczki, dalej mi się nie podoba. I ten produkt też nie był za tani, bo on kosztował jakoś 30 parę złotych, czy nie wiem, czy nie 40. Tu jest, zaraz wam powiem, ile mililitrów. Nie powiem wam, nie ma napisane. Oj, a nie, jest. 3 gramy, przy czym 9 ml jest w tym korektorze z MAC-a i tamten kosztuje chyba 76 zł. Generalnie nie warto wydawać moim zdaniem pieniędzy, ponieważ to nie jest to samo, to nie jest w ogóle żaden duplikat, nie ma co porównywać. W kamerze też nie wygląda ładnie, bo on jest teoretycznie HD, ale praktycznie nie. No nie wiem, u mnie się nie sprawdził kompletnie, nie krył tego, co chciałam zakryć, więc niestety jeszcze teraz jak ciemnieje, a on jeszcze jest, przed datą ważności, przed zakończeniem tych 6 miesięcy od otwarcia, więc nie wiem, co się stało. Dobra, mam tutaj eyeliner jeszcze z Maybelline, ten Switchbo, tylko że jest to odcień nie ten czarny, tylko 10 Ultra Violet. Ja bardzo ten czarny lubię, dalej go używam, mam też drugie zapasowe opakowanie, bardzo lubię, właśnie mam na oczach ten czarny. Ten jest fioletowy i z nim się niestety nie da pracować. Znaczy, dałoby się, jeśli by się dodało Duraline'a, ale nie po to kupuje się nowy produkt, żeby od początku już się nie dawał do użytku. Jest bardzo gęsty, nie wiem, czy ma za dużo pigmentów w sobie, czy coś takiego, ale jest bardzo gęsty, taki tępy, ciężko rozprowadzić, nie da się go rozprowadzić równomiernie, nie da się tego koloru mieć równomiernie na oczach. No i też zawiódł mnie kolor, ponieważ no chciałam, żeby ten fiolet był rzeczywiście widoczny, a to jest taki
czerń z fioletem. Ten fiolet delikatnie tylko widać, więc no nie za bardzo to wygląda, nie opłaca się. Z Duraline'em jeszcze go spróbuję może kiedyś użyć, ale nie wiem, czy nie pójdzie po prostu ten produkt do kosza. Kolejny produkt też jest z Maybelline i jest to taki żel do brwi. Niestety nie powiem Wam dokładnej nazwy, ponieważ są tutaj tylko chińskie napisy i z tego co pamiętam w ogóle całe opakowanie było chińskie. W Polsce nie jest chyba dostępny jeszcze. Chyba na pewno nie jest dostępny, ale może będzie. Ten produkt kupiłam na kosmetykę z Ameryki. Kosztował bardzo mało, bo kosztował nie wiem, gdzieś 10 zł. A ja lubię mieć taki produkt do brwi, żeby tak szybko wypełnić brwi wtedy, kiedy jestem w pośpiechu, kiedy nie mam czasu, żeby się bawić. I ten produkt wygląda tak. Jest to generalnie najjaśniejszy odcień, który jest w gamie. Bardzo ładnie się komponuje z moją ścianą w tle. Najjaśniejszy jaki jest, skierowany do blondynek. No ja blondynką w tym momencie jestem. Naturalnie ciemną blondynką, ale teraz właśnie mam włosy jaśniejsze i stwierdziłam, że o, będzie bardzo fajny. Ten produkt będzie się nadawał tylko do takich naprawdę jasnych blondynek, których brwi też są w jasnym odcieniu. I też musi być to ciepły odcień włosów, ponieważ w chłodnym nie będzie wyglądać dobrze, bo on jest bardzo ciepły. Bo u mnie te brwi rozjaśnia, nie ciężko nałożyć równomiernie. Ten dzióbek co jest, bo on jest ona jest tak prosta ta szczotka, a potem jest taki dziubek. To ona jest za dużo na moje brwi, ja mam dosyć gęste i takie szerokie te brwi, więc no nie, kolor powinien być ciemniejszy, znaczy były ciemniejsze generalnie, ale ja chciałam skierowane do blondu, chciałam jasny odcień, ponieważ ja mam swoje naprawdę ciemne te brwi, dużo osób mówi, że mam za ciemne brwi do takich włosów, ale nie mam zamiaru swoich brwi rozjaśniać, więc są jakie są. Chciałam ciepły odcień, niby jest ciepły, ale zdecydowanie za jasny i nie wygląda zbyt dobrze na moich brwiach, wygląda właściwie to bardzo kiepsko. Dobra, mam też dwie bazy podcienia. Pierwsza jest Art Deco, bardzo popularna. Był szał, ale chyba był szał wtedy, kiedy jeszcze w ogóle nie były żadne inne bazy popularne. W ogóle nie było żadnych innych baz, chociaż się to, co ja mogę tam wiedzieć. Produkt wygląda tak, generalnie ona jest taka rozświetlająca, jak widzicie dosyć dużo zużyłam, ale używałam jej na innych osobach, u innych osób się sprawdziła, u mnie nie, ponieważ ja mam bardzo tłuste powieki i u mnie naprawdę ciężko jest znaleźć dobrą bazę. I ta rozświetlająca jeszcze gorzej działa niż każda inna. No i też baza 30 zł jest to taki mały słoiczek. A u mnie się kompletnie nie sprawdziło. Trzyma naprawdę, nie wiem, 4 godziny może makijaż wygląda ładnie. Te drobinki, ten rozświetlenie widać pod matowymi cieniami, więc to już jest w ogóle bez sens. No i trwałość jest słaba. Makijaż powinien być utrzymany bardzo długo, a nie był. Baza z Hen mi się o wiele bardziej sprawdza, ta niestety nie. Druga baza, to też dużo słyszałam o tej bazie z PLZ w bardzo podobnym słoiczku. Dużo dobrego słyszałam i niestety też się mnie nie sprawdziło. Konsystencja, nie wiem czy miałyście tą bazę podcienie z Virtua. Kiedyś też była bardzo popularna, bo była bardzo tania i dostępna na wyciągnięcie ręki. Teraz nie wiem jak jest, ale ona i tak nie była zbyt dobra, ale była. Miała taką bardzo tępą konsystencję, którą ciężko było rozprowadzić na powiekach. I tu jest tak samo. Tu jest bardzo ciężko, tworzą się grudki, tworzą się nierówności. Właśnie w wirtualnie jakoś to bardzo nie przeszkadzało, ponieważ nakładając na nią cienie, nie było tego widać. A tu jest tak, że ona niby mocno podbije kolor cieni, ale w tym momencie, gdzie jest grudka, ten pigment będzie mocniejszy. Jeśli nałożymy ją nierówno, to będziemy miały nierówny makijaż i nie wygląda to naprawdę dobrze. Bardzo słabo, bardzo słabo. Właśnie ona powinna mieć dużo bardziej kremową konsystencję. Jeśli by miała, to może rzeczywiście byłaby dobra, ponieważ nie wiem, no, bardziej zwracałam uwagę na to, że makijaż jest nierówny i nie ma dokładnie takiej samej pigmentacji na całości, tylko w niektórych miejscach jest więcej niż żeby wziąć pod uwagę, czy cienie na nie się rolują, czy nie, więc nie wiem jak z trwałością, ale i tak produktu nie polecam wcale. Eyeliner mam tutaj jeszcze z BRM, jest to Waterproof Gel Eyeliner w odcieniu 6 Brush in the Cup. Ja ten produkt kupiłam w Minty Shopie, chyba tam jest tylko BRM dostępny. Jest to kobaltowy odcień eyelinera. Ja bardzo długo szukałam takiego eyelinera, kupiłam sobie z Kiko, chociaż leży taki nieużywany. Dobra, szukałam kobaltowego, matowego, bez żadnych drobinek, bez żadnej perły, nic takiego. Ten jest delikatnie perłowy, mieniający się. Kolor jeszcze nie jest zły, ponieważ no, można z tym pracować, bardzo ładnie na oczach wygląda,
ale bardzo ciężko jest go rozprowadzić równomiernie, żeby ta kreska była naprawdę ładna, żeby była wyraźna, trzeba nałożyć kilka warstw i widać, jak jest wypukłość, widać, jak jest ten alien nierówny, więc no nie sprawdzi się to dobrze. I też on się kruszy właśnie, im więcej nałożymy, żeby zdobyć lepszy kolor, tym bardziej prawdopodobne jest, że się pokruszy, szczególnie jaskółka, więc tego nie polecam. I też miałam, pamiętam, z firmy Technik chyba, ta firma, co produkuje te podróbki z tego rozświetlacza High Beam z Benefitu, i tamten to już w ogóle był koszmar, ponieważ otworzyłam do zdjęć, żeby zrobić ładne zdjęcie na vloga, tak? I chyba po miesiącu czasu od otwarcia, jeszcze nie był używany, wyjęłam go, chciałam zrobić kreskę i zobaczyłam, że on się nie nadaje do użytku, ponieważ był jak kamień, nie dało się nim niego użyć, nie dało się nim z nim nic zrobić, no i poszedł niestety do śmieci. On co prawda kosztował chyba 5 zł, ten też kosztował jakieś grosze, ale no szkoda pieniędzy, naprawdę szkoda pieniędzy. Mam tutaj jeszcze produkt z Debal. Jest to właśnie też jedyny produkt z Debal, który mi zawiódł. Jest to stejniak. Ja mam tutaj taką malusieńką próbeczkę, ponieważ właśnie w Vinted Shopie kiedyś wygrałam rozdanie i dostałam wtedy taką miniaturkę Merylu, dostałam miniaturkę cienia, którego nigdy jeszcze na powiekach swoich nie użyłam, oraz to. I to kilka razy użyłam, ponieważ kolor mi się podobał i fajnie wyglądał, bo wyglądał jak naturalny kolor, tylko taki podbity. Tylko że nie dało się go rozprowadzić równomiernie. Był w ogóle dziwny w smaku, dziwny taki troszeczkę jakby taką tworzył warstwę na ustach, taką lepiącą się trochę, taką sztywną i no dziwny w smaku, dziwnie wyglądało to, nie wyglądało równomiernie. On jest niby na dacie ważności, jeszcze nie jest przeterminowany, on się tak strasznie rozwarstwił, bo on ma taką żelową konsystencję i teraz to jest tutaj na górze trochę produktu, trochę na dole i boję się w ogóle go dotknąć, więc idzie do kosza, także niezbyt dobrze się sprawdził. I wiem, że coś jeszcze chciałam powiedzieć, bo w trakcie mi się o jakimś produkcie przypomniało, ale o jakim? O ile inne, że nie. O, bazę. Bazę z Urban Decay. Ja kupując paletkę Naked 3, dostałam bazę, właśnie te próbeczki, takich baz wszystkich, które mają, czyli Sin, Eden, Anti-Aging i ta oryginalna. I bardzo fajnie, bo mogłam sobie przetestować przed kupnem, ponieważ i tak chciałam właśnie kupić tą oryginalną właśnie w pełnym wymiarze i bardzo dobrze, że jej nie kupiłam, bo kosztuje 80 zł i u mnie też się nie sprawdziła. Jeśli macie tłuste powieki, to na pewno się Wam nie sprawdzi, ponieważ u mnie się po 6 godzinach już makijaż właśnie rolował, nie wyglądał dobrze, nie polecam naprawdę. No i ona jest przezroczysta, delikatnie podbija cienie, nie utrzymuje tych cieni. Już Eden jest lepsza, ponieważ ona daje kolor, taki jak korektora, ładnie zakrywa jakiś inny kolor, jeśli mamy powieki w innym kolorze, tak jak ja mam ciemniejsze dużo. Zakrywa żyłki, ładno ją robi bazę, też nie utrzymuje zbyt długo tych cieni, bo po 6 godzinach no nie wygląda zbyt dobrze, więc tutaj Wam odradzam, jeśli macie tłuste powieki, jeśli macie bardziej suchą skórę ogólnie i suche powieki, no to wtedy Wam się sprawdzi na pewno. U mnie niestety nie, ja teraz będę polowała i na tą bazę z AWE matującą i na bazę z Lime Prime, która no, teoretycznie powinna się u mnie dobrze sprawdzić. Zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości. I to tyle. Tyle produktów udało mi się uzbierać. Wiem, że na pewno jakieś produkty leżą jeszcze w toaletce, w komodzie, o których zapomniałam. Wiem, że jakieś produkty pewnie są dawno w śmieciach, dawno oddane, o których też bym chciała Wam powiedzieć, ale w tym momencie nic mi nie przychodzi do głowy, więc tak. Na pewno ten film będzie druga część tego filmu, kiedyś, jeśli uda mi się uzbierać jakieś kosmetyki. Na pewno będzie to krótki film, bo te kosmetyki no już mam dosyć długo i ja lubię kolekcjonować kosmetyki. Mi nie przeszkadza, że jakiś kosmetyk leży w mojej kolekcji, mimo że go nie używam, więc te kosmetyki mi nie przeszkadzały i sobie tak leżały naprawdę niektóre bardzo długo. Zrobię jakby drugą część, jeśli znajdę, chociaż ja bardzo tak naprawdę rzadko trafiam do takie kosmetyki, które się mnie nie sprawdzają tak totalnie, ponieważ zawsze staram się czytać recenzje, sprawdzać, kupować naprawdę takie sprawdzone kosmetyki i też się bardzo przywiązuję do firm. Kiedy jakąś firmę lubię, typu właśnie z tych drogeryjnych, to L'Oreal i Bourjois, to wtedy kupuję z tych firm i sprawdzą mi się to na razie dobrze, tylko z L'Oreal ten jeden produkt mi zawiódł. No w sumie nie ten, bo jeszcze ten tusz właśnie, mogę Wam o tym powiedzieć. Tusz 24 godziny, nie, 24 godziny kolagen,
coś takiego. Kolagenowy, ten taki czarno-biały, też tragedia, strasznie się kruszył, strasznie oklepiał rzęsy, mnóstwo grudek, nieładnie wygląda, nie. To ten też mi produkt się nie sprawdzi, ale reszta jest bardzo dobra, bardzo kocham trumacza, korektory są bardzo fajne, pudru nie miałam, różu nie miałam. Soul Couture, ten tusz, bardzo fajny. No generalnie ja się bardzo przywiązuję, tak jak właśnie z danej firmy, jeśli mi się coś sprawdziło, chcę spróbować coś innego. I jakoś tak nie eksperymentuję tak bardzo, chyba że właśnie robię jakieś większe zakupy i coś mi wpadnie do koszyka, typu ten produkt z BRM, typu idę sobie przez centrum handlowe i widzę, o, wyspa Paleza. I tak niektóre produkty są takie spontaniczne i nie do końca przemyślane, a niektóre są przemyślane, typu właśnie ta maskara z Benefitu, ale się nie sprawdzają, więc no to różnie bywa. Na każdym też produkt będzie inaczej działał, inaczej na innych osobach, więc to też nie da, nie można powiedzieć, że dany produkt jest do 4 liter i się nadaje do niczego, ponieważ zawsze znajdzie się osoba, która polubi ten produkt. Dobra, kończę. Nie wiem, kiedy będzie drugi film taki, ale na pewno będzie, jeśli mi się coś rozbiera. Może będzie tylko jeden produkt, może będzie kilka, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że tego produktu, tego filmu już nie będzie, ponieważ ja nie lubię wrzucać pieniędzy w bota. Dobra, to by było na tyle, już więcej nie przedłużam. Jeszcze tylko powiem Wam, że jeśli macie jakiś produkt, który Wam się kompletnie nie sprawdził, który daleko odbiega od obietnic producenta, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, żebym ja nie trafiła na ten produkt. Właśnie dobrze ostrzec drugą osobę przed takim. I też dajcie mi znać, jak się sprawdzają u Was te kosmetyki, bo może właśnie któryś z nich u Was się bardzo dobrze sprawdzał. Różnie może być, prawda? Więc to też mi dajcie znać. No i tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!